Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I widzimy się w grze Mortal Shell. No więc cóż, może parę słów wstępu. Ogólnie gierka zwana Mortal Shell, którą tutaj widzicie, miała dosłownie dzisiaj, w momencie kiedy nagram oczywiście, swoją premierę na Steamie. Natomiast premiera sama w sobie na Epic Games była prawie rok temu. Jednak czekałem na po prostu okazję, kiedy będzie na Steamie, by w końcu się z tym zaznajomić. Jest to Souls-like, który ponoć jest według niektórych nużący, według innych dosyć ciekawy, trudny, ale na pewno nietypowy pod względem tego, jak prowadzona jest postać. Otóż gramy jakąś białą istotą, która, nie wiem, opętuje zwłoki umarłych bohaterów. I to w sumie, powiem wam szczerze, głównie tyle, co wiem o grze. Było prawie już rok właśnie od premiery, nareszcie jest, udało się. Ja powiem szczerze, w ogóle, podkreślam, w ogóle nie spoilowałem sobie niczego. No dobra, prawie niczego tam. Wiem tylko, że jest jeden achievement, który wymagał pokonania kogoś w tutorialu, co jest dosyć ciężkie, ale mniejsza. No, swoją drogą przegapiłem tutaj okazję, a ja znowu, ale no, po prostu taki dosłownie chyba opis jak w Dark Soulsach. Poza tym, co znajome, czeka granica, którą trzeba przekroczyć. Powłoki cielesne łakną uznania, oczekują objawienia. Dobra, nie zdążyłem przeczytać. Mam nadzieję, że wy sobie to przeczytacie. No i zaczynamy. Co drogą nagrywam w 4K. Jeśli będą jakieś problemy, to wtedy następne odcinki będą w Full HD. Okej, już widzę, że mimo tego, że mam ultra, to jakoś tak szczególnie nie powala. Ale dobra, może będzie zaraz lepiej. Dobra. No i właśnie oto nasza postać, piękny biały gościu. I tak, sterowanie. Jak na razie zapowiada się wszystko takie trochę Dark Souls podobne i... dobra, definitywnie jest jeszcze nie to. Muszę sobie w sterowaniu albo w rozgrywce coś zmienić. Siła drgań. Co? Nawet nie wiem, o co chodzi. Musi tu gdzieś być opcja. Czułość kontrolera. Zmniejszył tak do 7. Nawet nie wiem, co to jest, ale tutaj do 5. I od razu lepiej. Po prostu od razu lepiej. Dobra. Więc co tu w ogóle się dzieje? Jak na razie to powiem szczerze, że sytuacja jest taka trochę... W zasadzie jesteśmy gdzieś, ale w ogóle nie wiem, o co chodzi. I... Stwardnienie. Odziedziczyłeś zdolność do utwardzania swojego ciała. Stwardnienie chroni przed atakami, ale wyłącza się po trzymaniu obrażeń fizycznych. Przytrzymaj LT do stwardnienia. Okej, czyli co, mogę stwardnieć? Okej. Dobra. Okej, dobra, nie ogarniam, co się stało, ale... Dobra, było coś. Czyli możemy stawać się jakimś kamieniem, czy coś, i... Zbadaj statuę. Okej. Prawdopodobnie dostaniemy tutaj jakąś broń, sądzę, po tym, że tu jest mieczek. Albo standardowy schemat, że to się rozpadnie i nic nie dostaniemy. Dobra, jednak mamy mieczek. Fajnie. Fajno. Chociaż nie ukrywam, preferuję osobiście szybsze bronie mniejszego kalibru. Uświęcony miecz. Ciężki miecz z wgłębieniem w środku, okej. Okay. I ataki widzę, że standardowo. Okej, okay, szybkie ataki nawet. Silne. Też nawet w miarę szybkie. Co jest ciekawe. Bo nie ukrywam, przywykłem do tego po Dark Soulsach, że jednak silne ataki są wolniejsze. Te są, no, naprawdę znośne. Ale dobra, uświęcony miecz, super. I co dalej? Stwardnienie podczas ataku. Możesz stwardnieć w większości sytuacji, nawet podczas ataku. Poeksperymentuj ze stwardnieniem w różnych momentach. Okej, dobra. Okej. Nie wychodzi mi to. Dobra, nie. Dobra.
pewno gra jest dużo szybsza od Mrocznych Duszów. No, dobra. Okej, okay. Pierwsza sprawa, widzę, że tutaj trzeba będzie... Okej. Okay. A, okej. Okay. Dobra, czyli coś takiego. Powiem szczerze, nie wiem. Mechaniki i w ogóle wszystko fajne, tylko... Nie wiem, czy sobie z tym poradzę, jak tako. Ale dobra. Piękna lokacja, której... Póki co nic nie ma. Takie zaskakujące, bo zazwyczaj, nawet jeśli to jest lokacja samouczkowa, to powinny być jakieś znajdźki. A tutaj gra jakoś tak nas nie rozpieszcza pod tym względem. To jest trochę smutne, moim zdaniem. Bo fajnie byłoby, wiecie, dostać cokolwiek za to. Przecież tu łazimy, zaglądamy w każdy kąt. Ale dobra. Nie ma co się użalać aż tak bardzo nad tym wszystkim. To nie musi być tak, że każdy kąt jest po prostu miejscem, w którym są jakieś skarby. Chociaż... Dobra, teraz powiem szczerze, czuję się trochę zagubiony. Pewnie jak zwykle ślepota mnie dopadła. Albo... Nie, dobra. Czyli w ten sposób nie rozwalimy drzwi. No, tylko... Tutaj żadnego innego przejścia nie widzę. Że my stąd przyszliśmy? Nie, no nie, nie. Nie ma opcji, żebym stąd przyszedł. A po to jest dlatego, że mam monitor strasznie ciemny. Albo nie wiem czego, ale... No mówiąc wam szczerze, nie wiem, gdzie teraz pójść. A, więc tak. Tutaj byliśmy... Pokonywaliśmy tego gościa, nie wiem. A, cofnąłem się. Teraz już widzę to. W złą stronę pobiegłem. Brawo ja. A podnieś przedmiot, szybkie przedmioty w cyklu, że szybkiego, to wszystkie wpłynę, okej. Okay. Śmiertelny żeton. Mhm. Jestem do brzmienia otrzymany po stwardnieniu, jestem zmieniony w zdrowie. A nie wiem, co ja tak naprawdę aktywowałem. Po co? Ale tak, kazało mi to zrobione i zmarnowałem. A tak w biegu. Fajna zdolność. I przy okazji też jeszcze tak pragnę zauważyć. Była tutaj taka jedna rzecz w sumie. Właśnie jakieś takie paski jakby się pojawiały z kółeczkami po tym, jak użyłem tego śmiertelnego żetonu. Kolejny śmiertelny żeton. To jest znajomość. Powiem szczerze, nie wiem, co ona ma reprezentować. Poza oczywistym zaznajomieniem z jakimś przedmiotem. Okej, okay, te odgłosy mi się nie podobały. No i wibracje w padzie. I co? Co jest? Okej, okay, czyli to jest chyba ten moment, o którym mówiłem. Dobra. Jeśli to jest ten moment, to zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobra, dawaj, dawaj to. Kolego. A, w swoją drogą używa chyba tylko takiego samego miecza jak my. Dobra. Dobra, wiecie co? Tak się przejmowałem tym wszystkim, a to... Starcie jest dosyć łatwe. Aha. Też robi kombosy kilkuciosowe. Dobra. Ha, dobra, wiecie co? Chyba znalazłem taktykę na niego. Jak się okazuje, moje... Pierwotne pomysły chyba są najlepsze. Po prostu patrzcie. On się zbliża, ja robię atak, skamieniuje się, puszczam i dźgnę go raz. Trochę to zajmie, ale... Czuję, że mogę go pokonać w ten sposób. Okej, dobra. Nie ma co wymieniać ciosów, nie da się go... destunlockować. Okej. I muszę być ostrożny. Ale... Dobra, damy radę.
Damy radę. Będzie trochę to trwało, ale damy radę. Ja się tak łatwo nie poddam. A. Czyli on pierwszy się odkamienił? Czy jak? Okej, spokojnie. Spokojnie, damy radę. Musimy. Dobra. To będzie nudne, ale wiecie. Podczas mojego pierwszego w ogóle podejścia do Dark Soulsów, ja też próbowałem ubić demona Zylu z złamanym mieczem, więc ta. Chyba, że rozumiecie, jakiego typu gościem jestem. Ja się nie poddam, ja muszę go ubić. Jak widzę pasek zdrowia bossa, w ogóle pasek zdrowia, to ja muszę po prostu wygrać. Dobra? Dobra. Na spokojnie, damy radę. Mało zdrowia, ale damy radę. Mamy skamienienie. Dobra, dobra. Na spokojnie, gwiazdy kluczu. Dasz sobie radę. Musisz tylko dużo uników robić. Dużo odskoków, dużo uników. I nie walczyć z nim, kiedy nie możesz być kamieniem. Dobra, jesteśmy bliscy śmierci, on ma jeszcze połowę paska. Ale ja się nie poddam. Ja to zrobię, ja to zrobię. Ostateczność ten token użyję, żeby trochę się podleczyć. Pewnie będę tylko potem żałował. Aha, tak, oczywiście. Się nie udało. A to jest jakaś... To jest ryba? Potwór? No cóż. Smutne, że się nie udało. Powiem wam szczerze, ja się tak łatwo nie poddam, ja to będę próbował... robić. Skazana ofiara. Wywrotna ofiara ze zniszczoną pieczęć. No, okej, nawet nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Powiem wam szczerze, ja będę próbował, ja to zrobię, będę miał achievementa. A póki co, no... Halgrim. Wieża szumi, gdzie niemy mieszkaniec rozmyśla nad swym losem. Okej. I w ogóle gdzie my teraz jesteśmy? Co się dzieje? Powiem wam szczerze, nie ogarniam za bardzo. Ale jak mówiłem, to wszystko jest nowością. I teraz jeszcze jedna sprawa. Zużyło mi tamto, czy nie zużyło? Bo jeśli zużyło, to trochę tak średniawo. Ale dobra, chyba nie. I... Okej. Okay. Nie wygraliśmy, ale ja to wcześniej czy później zrobię. Jak mówiłem, i w ogóle teraz mamy strasznie mało życia. Ten nasz pasek został zmieniony w jakiś taki... mały, po prostu kawałolątek. Nie ukrywam, trochę to takie... No jakby najłatwiej nazwać, no... Niepokojące, bo jednak... Znając życie, wrogowie tutaj będą bardzo, ale to bardzo zacięci. I takie trafienie od nich to... nas zabije z łatwością. Ale dobra, widzę, że chyba teraz zaczynają się jakieś jakby napisy początkowe. Kiedy czołgamy się przez jakąś jaskinię, czy co to w ogóle jest. Ale mniejsza z tym, może przyznać, nieważne czy to jaskinia, czy co cokolwiek by miał być. Początek był strasznie taki... dziwny i enigmatyczny, w szczególności z tą rybą. Chociaż no... też nie ukrywam, żałuję trochę, że... nie udało mi się jednak pokazać... swojej wyższości i pokonać gościa. Ale to dziwić. W ogóle pierwsze spotkanie z grą. Więc tak... i... idziemy gdzieś jeszcze. Okej. To co? Jakiś trup? Się z trupa wygrzebaliśmy, czy co? Dobra, mniejsza o to. Jakieś posągi. Ja muszę przyznać, mocny Dark Soulsowy vibe. I jeszcze jakieś tajemnicze znaki. Tak. Mocno czuć tutaj w tym Soulsy. A. Zdrażę, ale dobra.
Najpierw pójdźmy tutaj, bo wydaje mi się, że cokolwiek to co jest... Zamieszkaj nieznana powłoka. Czyli chyba to jest właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, że tutaj będziemy przejmować ciała. Co ciekawe, już pierwsze ciało znaleźliśmy. Nie wiem, czy jest jakiś rycerz, czy coś. I mamy achievement. Powłoka zamieszkana, nieznana powłoka. Człowiek to więcej niż jego ciało. I w tym momencie... O! Pasek wytrzymałości nam się zmniejszył. Ale to zwiększył się pasek życia. Dobra. No jesteśmy jakimś takim pięknym rycerzem. Całkowicie nie mój styl, muszę przyznać, jeśli chodzi o wybór postaci i zazwyczaj. Ale nie będę narzekał. Jesteśmy w tym całym Falgrim. Dobra, tutaj co mamy? To jest obrzeżnik, rozkwita tam, gdzie została rozlana krew. Jakiś grzybek. Oraz tutaj coś jeszcze. Zdobyto przedmiot przebłysk daremności. Przebłysk daremności jest praktycznie nieprzejrzysty. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale coś tu jest i... Szynka. I skopa ją. Zwykła lutnia oraz... pozostałość taru. O. A tutaj co znowu? Zmysł... Instynkt. Okej, tłumaczenie jest takie... szczerze nie najlepsze moim zdaniem, zmysł i instynkt, ale dobra. Dobra, ważne, że cokolwiek jest. I tak. Jakaś... postać tam jest, coś. I dobra. Zanim coś, to otwórzmy w ogóle kwipunek i szybkie przedmioty. Okej. Użyj 8 więcej razy, aby ujawnić dalsze szczegóły przedmiotu. A póki co to usunę, bo i tak tego już nie mamy. 10 więcej razy, aby dalsze szczegóły. Pozwólcie, że po prostu wszystko pousuwam i... A to jest waluta, tu jest doświadczenie, tutaj do użytku, tutaj nieograniczone użycie. Pozwólcie, że póki co... Po prostu przydzielę te dwie rzeczy, a to jeśli to jest doświadczenie i waluta, to nie będę. I tak, grzybka, w sumie czemu nie? Zjem jednego i regeneruję 30 punktów życia w 30 sekund. Okej, fajne, fajne. A gitara? Zwykła lutnia, praktyka czyni mistrza. Aha, czyli można sobie grać na gitarce. Fajne, fajne. Tylko... Jaki jest sens tego czegoś? Nie w ogóle się rozumiem, to każde użycie zwiększa znajomość. Jeśli tak, to pozwólcie, że tutaj sobie sprawdzę, czy... Tak, 9 razy więcej, żeby dalsze szczegóły. Pozwólcie, że naprawdę to zrobię, bo... Po prostu... Chcę zobaczyć, co się tam stanie. Jakby tutaj nie trzeba czekać, aż pogra. Dobra, wiem, że to dla was może być nudne, ale... Mnie po prostu ekscytuje każdy... Najmniejszy nawet szczegół. Więc te. O. W ogóle już... Patrzcie! Może powinienem trochę podgłośnić wam szczerze? Ale mniejsza. Zmienił się sposób jego gry. Wow. I tak. Fajnie by było, gdybyście właśnie w ramach następnego... A, to po jakiś czasie odrasta. Właśnie w ramach komentarzy przed następnym odcinkiem napisali, czy dać głośniej, czy nie. Póki co dalej bawimy się gitarką. Dobra, nie zmieniło się jeszcze. Teraz? Dawaj. Nie zmienia się, no. Dawaj. Dawaj, gościu. O, znowu się zmieniło. Jakie przyjemne. Nie, no i definitywnie będę musiał wam trochę głośniej dać, jak tylko patrzę. Więc w sumie nawet dajcie chwilę, spotkamy się dosłownie, jak już tylko ogarnę podgłośnienie. A, dobra, jesteśmy. I tak, wiem, że teraz może być znowu za głośno, ale... Przynajmniej wsłuchajcie się w te piękne brzdękania.
Dobra, fajnie sobie brzdęka. Ale jeszcze zostało parę użyć. I mam nadzieję, że potem będzie jeszcze coś lepszego. Okej. Okay. Czyżby? Nie, nie wyrósł grzyb. Ale dobra, graj dalej, ja chcę usłyszeć najlepszą piosenkę. O, znowu się zmieniło. Dobra. Nie będziemy słuchać wszystkiego oczywiście, bo tam nie ma tyle czasu. I wmaksowaliśmy gitarkę. Czyli teraz możemy sobie wybierać muzyczkę. Też. Gdyby nie to, że nie mam outra, to do outra bym zawsze stosował jedną z tych muzyczek. Dobra, starczy tego. Teraz można poważnie. Jak tam grzybki? Dobra, dostaliśmy grzybka. Nawet dwa, więc okej. I... O, znowu to miejsce. Dobra. Mam nadzieję, jeśli coś będzie za głośno, za cicho, chce coś zmienić, skrytykować mnie za coś. Ja jestem otwarty na komentarze. Wiem, żeby ktoś teraz marudził i w ogóle. Ale póki co tak, pozostałości taru. Niewiele więcej niż pozostałości po nektarze. Okej. O, widzę pułapkę na niedźwiedzie. No chodź, chodź wróg. Jest też achievement za to, żeby zwabić wroga w pułapkę na niedźwiedzie, więc... Tak. Więc ja to zrobię, szczerze. No chodź. No chodź przeciwnik. Nie wiem, ile razy będę musiał to robić i jaki jest to konkretnie achievement. Dobra, nie ma tutaj informacji. Nie będę aż tak bardzo odchodził od tego, póki co. No więc chodź, gość. No chodź. No też taś. Dzięki ci. Jakie to piękne, tak patrzeć, jak on się po prostu sam wykrwawia od swoich pułapek, prawdopodobnie. Powiedzmy sobie szczerze, to inny jak nie on miał zostawić te pułapki. No on albo jego kolega. Więc chodź, 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 tak, tak. No chodź tutaj, kolego. Daj mi achievementa pięknego. No. Dziękuję bardzo. I teraz zajmijmy się tylko drugim koleżką. Dobra. Nie wydaje mi się być groźny jakoś szczególnie. Dobra. Easy. Powiem wam szczerze, póki co czuję, że jest easy. A tu mamy... Bimber gorszej jakości. No bimber. I chyba jakiegoś ucznika czy coś, a tu... A, zgniłe jedzenie. I gitarka. No cóż. Dobra, teraz skrzynia, czy nadal jesteś zamknięta? A, czyli skrzynia, która jest zamknięta, dobra. O, bieganie zajmuje wytrzymałość. Oczywiście sam też musiałem wpaść w pułapkę. W takim wypadku zjadam grzyba. I przy okazji nie chcę bimbra na mojej liście. No tak, oczywiście. No, nie wierzę! Powinien być ostrożniejszy, oczywiście, ale powiem wam szczerze, póki co... Przyjemne. Przyjemne, chociaż... Szkoda, że nie udało się zaliczyć tego, ale dobra. Ci, którzy za obsydianowymi murami szukają zapomnienia, ich kult burzliwy i reaktywny.
Opowiadają narodziny swojego zbawiciela, ale mówią, że został już że on już się narodził. Okej, dobra. Ja wiem, że trochę tam plączę, ale mniejsza z tym. I teraz, kiedy ich nie ma, ustawiam gitarkę, żryj grzyba i usuń bimber. Nie chcę po prostu przez przypadek napić się bimbra. Jeszcze nie. Dobra. I w sumie... No, nie. No, to są jakieś żarty. Każdą pułapkę chyba wpadłem w pico. Dobra. Nie, nie, nie żaba. O, okej, dobra, żaby też są groźne. I jakiś większy gościu, no. To super, no, no. Ta. To ja tu umieram od nie wiem czego. Mnie tam goni miliony ludziów. Nie. Po prostu GG. Ja tu padnę. Mówię wam, ja tu padnę. Będzie śmierć. To definitywnie będzie śmierć. To jest dobra. Póki co jeszcze jakoś udało mi się uciec, to... Być może ten, to wydaje się to bezpieczniejsze. A kto wie, może nawet dzięki temu przeżyjemy. Okej. Dobra. Dobra. Widzę, że tutaj też tak samo jest. Ze względem przeciwników. Ale tak spokojnie jakby. Dobra, spokojnie. Damy radę. Okej. I powiem wam szczerze, przyznaję, że trochę nadużywam skamienienia, ale... Jak mam opcję dosłownie tworzyć coś, co ma mnie ochronić przed śmiercią, czy muszę mnie dać sobie takie chwilą właśnie nieśmiertelność czy coś, to aż tak szkoda. O, chyba, że tu też są przeciwnicy. I co? Co jest? Nie, 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 nie ogarniam, co się stało. Nie ogarnam i już śmierć. Ale tak, akurat... akurat nie będę ukrywał, spodziewałem się tego. Pierwsza śmierć. Oczywiście samouczka nie liczę. W tym miejscu i od razu jako... No w sumie jak to znaczy coś. Nie wiem nawet jak go nazwać. I już tam nie leży trup. Okej, dobra. Widać, że tak, też tracimy wszystko normalnie. Ale przynajmniej się odnawia wszystko fajnie też. I martwi pozostają martwi. Wow. Nie ukrywam, to jest takie zaskakujące. Zazwyczaj są slajki uczą. Wrogowie się odradzają wraz ze swoją śmiercią. A, dobra, tamci. Tutaj widzę, że się odnowił gościu. Dobra, co my tu mamy? Zgniłe jedzenie. Nie wiem na co mi to, ale przyjmę. Dlatego fajnie byłoby wyłączyć tą krew. Wiecie, nie to, że to jest dla mnie problem, ale... No jest całkowicie szczerze po prostu... Jakoś tak. Nie lubię krwi w grach po prostu, bo ona zawsze wydaje mi się brzydka i niczego niepotrzebna. Dlatego też, jeśli chodzi, dajmy na to właśnie gry u Souls-like, to dlatego Bloodborne'a chociaż lubię ogólnie. To jest moim zdaniem jeden z większych właśnie minusów Bloodborne'a, że tam jest pełno krwi, no i jako, że krew jest głównym motywem, tak ciężko trochę byłoby ją wyłączyć. Oczywiście nadal Bloodborne jest super i w ogóle. I przebłysk mądrości. Przebłysk mądrości z zaciekawieniem zwija się do środka. Okej. Okay. Dobra. I teraz tak, tutaj ostatnio padłem. Uuu, światełko. Żeby to były moje rzeczy. Zjedz resztki. Okej, okay, trochę takie niepokojące. Ale niech będzie. Sądzę, że strasznie blisko się pojawił. Dobra. Odzyskaliśmy chyba to, co tam utraciłem ostatnio. Wniosek na przyszłość, trzeba być ostrożniejszym.
Tym razem bezbłędnie. Co my tu mamy? Ponieważ gotowana żaba. Gotowana żaba ta. Jakby mi jakaś żaba wskoczyła, wybuchła i zatruła. No nie dzięki. Nie dzięki za taką gotowaną żabę. No cóż. Dobra. Pierwsza śmierć zaliczona, pierwsze odkrycie też. Więc dobrze. A tam byłem w ogóle? Ja byłem przed chwilą przecież. A tutaj co mamy? Skrzynia jest zamknięta. Oczywiście, skrzynia jest zamknięta. Co innego by to mogło być? Jak nie zamknięta skrzynia. Dobra, te odgłosy mi się nie podobają. Jakby jakaś bestia gdzieś tu na mnie wrzeszczała. Ale mniejsza z tym, dostaliśmy grzyby i zarodnik taru. Szkodliwy grzyb, często mylony z osadami taru. Ha. Okej. Okej, tu jest ta groźna żaba. Z tego co widzę. Okej. Groźna żaba jak ginie, to też zatruwać chce świat. Okej. Damy radę. W ogóle jest jakaś informacja może? Stary więzień siedzi zadowolony. Czeka na nowe wieści. Nienarodzonych trzeba powitać darami, ale to oni je wręczą. W zamian za niezłomną lojalność. Okej. Okej, dobra. Powiem szczerze, i co ciekawe, fajne i w ogóle wieże Falgrim. Okej. Instynkt zmysłu. Okej, tam nie wiem, o co chodzi, ale dobra, tu jest jakaś postać. Przebudzona siostra Genesa. Pray, what wayward spirit beckons? I shall name you foundling, and you may call me Sester Genesa. Okay. You are uninitiated in the Raphaid's mysteries, I see. What a curiosity you are, wearing a man like a shell. You've awakened him, but you know nothing of him yet. Fetch me one of his mementos, and some tar too, and I'm sure we can stir up some recollections. Of course, first you must find his name. Dobra, powiem wam szczerze. Nabicie boskiego taru? Tak, czemu nie? Musisz poznać imię tej powłoki, aby obudzić jej moce. 250 taru, nawet nie wiem o co chodzi, ale dobra. Pozyskujemy imię. A. The brigands pointed us toward the temple. Shunned by the devout. Their allegiances lie to those who are fatah, or spirits. They entertain themselves with drunken antics or violent cruelties. They know better than to attack us. But they followed us at a distance, hoping for scraps. Okay, czyli to jest Harros Vassal. Dobra. Co jeszcze? Przypomnienie wiedzy. Użyj stwardnienia w powietrzu, aby stworzyć obszar dewastacji aktywny po wylądowaniu. Przypomnienie śmierci. Odzyskaj ostatnią szansę pokonać wystarczającej liczby przeciwników. Nawet nie wiem, o co chodzi. Wytrącaj przeciwników z równowagi potężnym kopnięcie. Uzyskanie przebłysku daje szansę na przywrócenie zdrowia. Zwiększa szansę na upuszczenie po śmierci dodatkowego przebłysku przez wrogów. Nagromadzenie dominacji. Przez krótki czas po stwardnieniu zabici wrogowie mogą puszczać dodatkowy przebłysk. Czyli tutaj w ten sposób będziemy się... Aha.
Ulepszać. Okej, dobra. Zabrać nowy przedmiot. Figurka Harrosa. Okej, i ją można używać? Aha. Aha, czyli to jest, nie wiem, czy coś takiego używam, żeby to od razu ować sobie tą formę, czy co? O, dobra, wiecie, no ciekawe, nie ukryję, ciekawe. To co jest? Rozmowy z siostrą bliźniaczka. Wejść w zamyślenie? Nawet nie wiem, o co chodzi. Zobaczę. No, mówię, dla mnie to jest takie... Wow. Wszystko tak nagle się dzieje, bez jakichś większych wyjaśnień. Jakaś mechaniczna lutnia znowu. Czyli widzę, że to nie jest jedyna, którą będziemy mogli tutaj znaleźć, okej. No cóż. You're alive, brother. Of course you are. We can't be killed easily, you and I. Huh. But I did begin to wonder. It had been so long while you slept. I thought you might never wake. Tell me, are we still linked? Czy wciąż jest między nami więź? No, powiedzmy, że tak. I've missed you. There's so much I wish to see. You will take me with you. In here. No, dobra, tylko... Co tutaj się w ogóle dzieje? Nie ukrywam, trochę nie rozumiem. It's a good thing you can't die easily, brother. Okej, dobra. Dotknij filar. Postaw kopczącą buławę. Święcony miecz. Ostrze męczennika. Czyli dłuto. Okej. Okej, dobra, czyli widzę, że mam tutaj chyba dużo... Po prostu... Wow. Dobra, czyli mam tutaj już kilka broni na start dostępnych. Fajne. Fajne. Dobra. Dotknij filaru. Co to? Dobra, powiem szczerze, nawet nie wiem, o co chodzi. I co jest w ogóle? Pogłaszcz kot. Okej, można głaskać kota. Fajne. 10 na 10, polecam każdemu. O, a ci będę za pogłaskanie kotka. Jak fajnie. Zwykła lutnia. Jakaś kolejna lutnia mechaniczna. Lutnia. Szczerze powiem wam, nawet nie rozumiem, co tu się stało. Jest mi taka dziwna sprawa, bo nawet nie mogę iść nigdzie. Dotknij siostry. Wyjść z zamyślenia, a... Okej. Okay. Swoją drogą, co to za jakiś prostokąt, który mam na plecu? Bo tak w sumie nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, ale... No dobra. Powiem szczerze, naprawdę... Nie ogarniam. I teraz wróciłem tutaj znowu jako... I znowu mam ten miecz. Ale dobra, weźmy sobie może tą maczugę, bo fajna była. Czyli co, co? A mogę z tego korzystać tutaj? Nie? Swoją drogą to
też nie ma filaru, ani innych rzeczy. Tak jakby to był, tamto był jakiś taki po prostu inny tryb, czy coś takiego, co to jest? Postrzępiona szata. Materiał związany z zapomnianym mieczem. A. Nie wiem, o co chodzi. Pieczęć? Co to jest? Dobra, wiecie co, to jest tyle różnych rzeczy, w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Ale okej, usuń pieczęć. Nie wiem, co to powoduje, ale... Zdobyto zniszczoną pieczęć. To symbol broń, bo... Pieczęć pokazuje, co mi się tam... Powiem szczerze, ciężko mi stwierdzić, co tu się dzieje i w ogóle. Ale... Dobra, jakieś wątki lepsze się zaczynają. Inne kwestie. Powłoki. Dobra, mniejsza z tym, nie to chciałem sprawdzić, czym jest ta pieczęć cała. Użycie ter, przybłyski, nieukończone użycie, wyposażenie. Święcony miecz. Które przedmioty to jest ta pieczęć. To symbol broń, pieczęć pokryta rzadzą i brudem. Symbol nieskończoności. Ta pieczęć jest nikim cieniem tego, czym dawniej była. A wróty na niej znaki pulsują, gdy jej powierzchnię zalewa krew. Nie rozumiem. Możliwe, że tatu? Zniszczonej pieczęci. Ofiara zaklętej pieczęci. Nawet nie wiem, o co chodzi. Okay. Zastosuj wzmocnienie broni. Stopiony kolec, mechaniczny kolec. Swój kwas hartujący. Balista z łukę? Co? Powiem szczerze, naprawdę nic z tego, co tutaj się dzieje, nie rozumiem. Jednocześnie wszystko wydaje się takie ciekawe, takie zachęcające. No cóż. Czyli tutaj klikam i w ten sposób coś robię z tą pieczęcią. Przypadkowo powiem wam, że nawet teraz odkryłem, ale dobra. Zmysł, instynkt, coś takiego. Dotykam. I co się tutaj dzieje w ogóle? Okej, dobra. I trzeba to odnaleźć. W sumie, tak jak podejrzewam, prawdopodobnie jesteś właśnie z innymi włokami, jak się tutaj nazywają w ogóle. Ale tak, dobra. Nie ma co ty... Jeszcze słyszałem jakąś, jakby ktoś grał na gitarce. O. No co, oni sobie tam grają. No dobra. Okej, to nie będę im przeszkadzał. Po prostu, póki co, skupmy się na... Nie wiem na czym. Nie wiem, no zwiedzaniu oczywiście, może robienie czegoś pożytecznego.
Okej, dobra, jestem gdzieś. Gdzie konkretnie, to oczywiście nie wiem. O nie. Nie musimy, że to jest to miejsce. Na co się zapowiada. No i dobra. I tak, spokojnie. Jakoś sobie musimy poradzić. Damy radę. Gorzej z tym wielkim. Wielki bełt. Ha. No dobra, tylko... Powiedzcie mi proszę, jak działa ta cała pieczęć. Chciałbym jej użycia. Tak średnio to wiem. Podstawowa zasada Dark Soulsów: wyjmuj słabiaków, zajmiesz się mocnym. Okej. Okej. W jakiś sposób okazuje się, że mogę odzyskiwać to ciało. Okej. Dobra, ci wrogowie też nie są już tacy groźni. I dobra. Życie mi brakuje tylko. Tylko tak. Brakuje mi życia. Jednocześnie nie brakuje mi grzybów. Więc. Sprawa wygląda tak, szczerze. Że w sumie to ja nie wiem, czy powinienem żreć te grzyby, czy je oszczędzać na cięższe czasy. Dobra. Najpierw oczywiście. O nie. Chciałem powiedzieć najpierw pokonać słabszego, ale. Okej, dobra. Dobra. Czyli następny wniosek, jak zginę drugi raz, to już... A, to już po prostu nie ma takiego łatwego odżycia. You're awake. O. Good. Please, take this mask. It's not unlike my own. It reveals the way of all flesh, beyond life and death, where spirits pass across the threshold. But your spirit is bound here, unwilling to go on. Perhaps it has an obligation left to fulfill. You're not ready. Nie chcę coś się ulepszać, ale dobra. Dobra, odkryliśmy kolejną rzecz. Wiecie co, w tym momencie jestem skłonny powiedzieć jedną rzecz. Jeszcze tak na zakończenie. W sumie tak, patrząc na czas, trzeba będzie już powoli kończyć. Odzyskajmy to, co tam utraciłem. Mhm. Powłoka odzyskana? Tak, że tą powłokę miałem. Dobra, właśnie to jest takie dziwne. Dobra. Na spokojnie. Damy radę. Damy radę. Żyj grzyba. I dobra, nadal nie wiem, co ta pieczęć robi. Ale widzę, że muszę szybko odzyskać powłokę. Bo inaczej bym po prostu tutaj padł. Dobra. Odzyskana. Odzyskana. Dobra. No to teraz w sumie zostało tylko jedno. Dowiedzieć się, jak wykorzystać tą pieczęć. Bo no, jak mówię wam szczerze, ja po prostu nie czuję tego. Nie czuję tej pieczęci. I...
Tak, w sumie... Pokonajmy jeszcze jego i na tym chyba naprawdę zakończymy, w sumie... 50 minut. Jak na pierwszy odcinek jeszcze w 4K, ile ja to będę wyrzucał? Nie, definitywnie wystarczy. Dobra. I powiem szczerze jedną rzecz. To, co na pewno mogę już powiedzieć, Bieber najwyższej jakości. Na plus tej gry. Po takim krótkim czasie animacje są super wykonane po prostu broni. Moim zdaniem lepsze niż te w Dark Soulsach. Najgłodniejszy z nienarodzonych płonie z pożądania. Wisi wściekły, gdy ci poniżej kłaniają się nisko w błaganiach. Żąda ofiary, ale jego głód nigdy się nie kończy. Okej, czyli takie skrawki w sumie lore. Fajnie. Okej, dobra. No jak mówiłem, na tym w sumie zakończymy. Tylko jeszcze jeden coś się pokazał, ale... Animacje naprawdę... One są fajne i płynne. No, oczywiście, mogłyby być lepsze. Co nie ma wątpliwości, ale... Ja osobiście jestem bardzo zachwycony i wizualiami tej gry i w ogóle. Po prostu... Mi się dobrze gra. Owszem, tam trochę czuję się zagubiony. Plus no jest jeszcze ta kwestia pieczęci, której nie ogarniam. Ale tak, mnie się dobrze gra, ja jestem zadowolony. A w tym momencie... W sumie... Ja powrócę tym tunelikiem. Z powrotem tutaj. I tak... W tym oto momencie... Dacją powiem wam tyle, że dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja jestem super wkręcony. I w sumie... Jeśli wy też będziecie chcieli to obserwować, to jestem skłonny nawet zaproponować coś takiego jak powiedzmy Soulsowe Soboty. Żeby dosłownie... ten, jak to się nazywa? Każdą sobotę ogrywać Mortal Shell'a, bądź nawet jakieś inne potem Souls-like'i. Wiecie, ja uwielbiam gry tego typu. Nadal nie wiem, o co chodzi z kotem. A, dobra, to jest skórka dla kota. Ale kontynuując. A teraz kiedy jest jeszcze, właśnie teraz kiedy posiadam Mortal Shell'a, to jeszcze mam grę, której nie znam w ogóle, więc będzie super. Więc tak. Wybaczcie, jeszcze trochę się gubię. Więc tak, po prostu na tym naprawdę kończymy, no i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym epizodzie Mortal Shell'a. No i trzymajcie się i hej, hej. A więc pa.